Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Simsów, naszej już niemalże złej serii Retro Simsów, która się przeobraziła w jakąś kampanię zła Oscara przeciwko rodzinie Kate. Tak. Wspominaliście mi, i co spróbuję wykorzystać, tak wiem, nie podoba Ci się nic. Że wystarczy po prostu spojrzeć na ten obraz świnki i w ten sposób, że tak powiem, się wyleczy z tej choroby. Szczerze mówiąc, nie wiem, aczkolwiek mówiliście mi, że jest tak wypisane na Simspedii, więc być może to coś zadziała, nie wiem. A w międzyczasie i tak będę próbować przygotowywać napój. Bo chciałabym chciałabym Kate jednak uratować. Dodatkowo Oskar również czytał wasze komentarze, nie myślcie sobie. I postanowił sprezentować taki oto dywanik blisko kominkowy. Specjalnie dla Benedykta. Ze specjalnymi życzeniami. No, także wszyscy się cieszą. On ogląda jakieś złowieszcze filmy. Widzicie, jak się złowieszcze śmieje? Mówię wam. Czyste zło. Tak, Benedykt będzie za niedługo rozpalał. Jack trochę się podleczy, że tak powiem, rozrywkowo. Teodozja się kąpie. Ribbon sobie śpi jeszcze. No, a my tu spróbujemy cokolwiek zdziałać. Jeszcze skate, aczkolwiek. Czy to się uda? Proszę Państwa, tego to ja nie wiem. Kate chwyta się wszystkich po prostu możliwych rzeczy, żeby tylko się jakoś uratować od takiego losu, który spotkał Kitty ostatnim razem. Dobrze, dobrze. Więc kto wie, co się zdarzy. No, głodu jej nie napełnił, ale spoko. Zobaczymy, czy w ogóle będą kasłać, bo na razie gramy jeszcze dość krótko. Może to był jakiś błąd w grze, czy coś. Rozrywki ci brakuje, no wiem. A malować możesz? Nie. Nie jestem w nastroju. Jestem ciekawa, czy udałoby mi się zrobić ten. Jakie łaskotanie! Spokój się! Wow! Pshit! Nie no! Jezu! Nie! Kate! Kate! Nie! Nie! Stój! God damn it! Nie spodziewałem się aż takiego pożaru! Ojej! Masakra! Oskar, dlaczego ty do pracy nie pojechałeś? Miałeś jechać do pracy, prawda? Nie, podjeżdża o 12, okej. Kurde. Weźcie się ludzie czymś zajmijcie, ja wiem. Błagam, tylko z daleka się trzymać. No cóż, trzeba by było jeszcze coś zrobić z tym pożarem. Ja nic nie chcę mówić. Nie, Teodozja, zostaw to. Wezwij straż pożarną. Albo nie ty, bo ty jesteś władczynią zła, to nie możesz. Ty możesz. Straż pożarna.
Czy ktoś tu jeszcze został do uratowania? Kate uciekła. Kate, skoro już uciekłaś, to idź zjedz. Albo nie. Dobra, Kate jednak dobra żona będzie błagać o litość. Albo skoro idzie do pracy. Wow. Nie, Teodozja! Idź stąd. Wybijaj karaluchy. Ładnie nam się wszystko spali. No proszę! Benedykt! Tak, zapomniałam imię. Ale jestem piękna. Dobra. Benedykt, to mój mąż! Proszę, proszę! O Jezu! Dobra, gramy w papier, kamień na rzucę. Tak mi przykro, przegrywasz, ale Kostucha ma dziś dobry dzień. Tylko nie podniecaj się za bardzo, jesteś teraz zombie. Cudownie. Uciekaj stąd. I się zaraz spalisz. Okej. Okay. Czyli Benedykt ożyje, ale jako zombie. Cudownie. Ej, Kostucha się pali w ogóle, what the hell? Jack, możesz spróbować... Nie. Zwyczajnie ugasić? On nie ma jak stąd odejść swoją drogą. A nie może się teleportować. Ciekawe, czy może... umrzeć ponownie. W ogóle strażak, co ty tu gasisz? To nie to się pali! O nie! Tragedia! Jack się też zapalił! Nie! Teodozja, stój! Gdzie ty biegniesz, no? Władczyni zła! Panuj nad sobą! O Boże! Co tu się dzieje? Jaka masakra totalna! Nie, biedna Kate. Widzisz, że traciła jakby męża, bo teraz jest zombie, to jeszcze syna. Nie, 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 weź się teleportuj stąd. Ty, Benedykt, mógłbyś pomóc gasić. Bo się wszystkie łóżka spalą. Nie no, wariatko jedna, ja wiem, że ty przeżywasz śmierć Jacka i w ogóle, ale... weź się stąd teleportuj. Ojej, Ribbon. Ribbon zaatakowany? Okej. W dzisiejszym odcinku dwie ofiary niemalże. I to wszystko wina Oskara. To straszne. Co tu się szerzy? Jakie okrucieństwo. O Jezu, jak on ma wszystko... Niech spoczywa w spokoju. Moje kondolencje, Jack nie żyje. Choć ciało odeszło, duchem zawsze będzie z nami. Kolejna ofiara. Kolejna ofiara tragedii. I mistrza zła. Kate, idź wyłącz ten telewizor. Na swoją drogą nie kaszlała nic, nie? Ciekawe. Oj, 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 oj. Dobra. Weźmy ten nagrobek. I Jack spocznie obok Kitty. Dobra, nie, jak wyłączysz, to wspominasz zmarłych. No tak, popaliły się nam trochę łóżka, ale w sumie ktoś to powinien posprzątać, no nie?
To ty będziesz sprzątał, bo ty jesteś zombie. Ktoś wrócił? A, ze szkoły Olivia. A się nam przerzedziło. W ogóle on ma inny zupełnie kryształek niż Simowie. On ma taki bardzo jasno zielony teraz przez to. Ciekawe, czy w takim razie Benedykt w ogóle może jeszcze umrzeć. Czy on już tak zombie zostanie na zawsze, na zawsze. No nie! Dlaczego ty płaczesz nad... Nie, weź. Mistrzyni zła, błagam cię. Błagam cię, mistrzyni zła. Zrób coś ze swoim życiem. Ty masz jakąś pracę? Nie masz jakiejś pracy. No to weź szukaj. A nie, litujesz się nad niewiernymi. To Kate ma płakać. Kate traci całą rodzinę. Straciłaś twoje dzieci. Boże, to straszne. A Oskar czuje się taki pewny siebie. Okrucieństwo w czystej postaci. I patrzcie, on sprawił, że umiera cała rodzina Kate, a ona może tylko na to patrzeć. Nawet Lily nie ma serca. I przyszła popłakać. Nie wiem, czy Teodosia się czasem nie złamała pod wpływem tego wszystkiego. Nie, obibokiem nie chcemy być. Czyste okrucieństwo. Sprzedawcy prażonej kukurydzy? Ojej, nie. Dobra, teraz idź posprzątaj. Nie, no takie słabe te prace. A nie, to miałaś pozmywać. Teodosio. W takim razie pograj, o. Może sprowadzisz więcej nieszczęścia. Okrucieństwo czystej postaci. Tylko 6 przyjaciół rodziny. Ilu mieliśmy przyjaciół rodziny? Dużo chyba. Pospadało przez to wszystko, co się teraz dzieje. Rodzina czy przyjaciele? Rodzina. Zobaczymy. Co to nam da? Mistrz zła wrócił. Aha, jednym zginieniem dłoni potrafię rozwiązać każdy rodzinny kryzys. No nie o to mi chodziło, ale dobra. Nie jestem pewna, co to za rodzinny kryzys nam naprawił. Ale okej. Oskar, głodny jesteś. Idź, mistrzu zła, najedz się. A potem puszczaj banki. Ktoś tu musi posprzątać. Aha, ty idziesz posprzątać, dobra. O, tragedia, tragedia. Wszyscy umierają. Jak to się stało? Jak to się mogło stać? Ciekawe, czy zombie mogą porwać kosmici. Zastanawiające. Sprzątaj, sprzątaj, zombie. O, Kate znowu idzie płakać. Biedna Kate. Szkoda, że nie jest napisane, który nagrobek należy do której osoby. Dobra, spróbuj przygotować napój. Nie rozmawiaj z nią.
Też byś mogła sobie skoczyć do łazienki i toalety. No, blokujcie mi się tutaj. Bardzo was proszę. Nie, na pewno nie. O, teraz tak. krótko to trwało. Wiesz co, Benedykt, zostaw to na chwilę. Porozmawiaj z Kate. O, dodaj otuchy. Biedna, bo ona się chyba totalnie załamała po tych dzisiejszych wydarzeniach. Wow, i to tak na początek odcinka. Tak, wiem, brakuje ci rozrywki, to jest okrutne. Co ci nie pasuje? Chodź tu. Zielony Benedykt. Boże. Jakoś szybciej, szybko jej się poprawił ten humor. No nie, Marcie, co tylko twoje dzieci. O Boże, to jest psychiczne. Ta seria zrobiła się psychiczna. Dokuczaj. Obraź, ojej. Porozmawiaj z nią. Jeszcze nie mam miłych rzeczy. Szkoda, że nie można... Jezu, Lili, przestań. O, Oskar już poszedł spać. Snem złych, zapewne. Z jakiej ty toalety chcesz korzystać, moja droga? Masz lepszą. Tylko to możesz iść spać. Lili w sumie też mogłaby iść spać. Może obudzić jeszcze Kościldy i spać. Dobra, wy też. W takim razie. Tylko dwa łóżka, ale w sumie tylko dwoje was zostało. Się przerzedziło. Jezu, myślałam, że słyszę jakieś dziwne dźwięki. Jestem ciekawa, czy nawiedzą nas duchy. Ślita wstała. Nie jestem pewna, czy wszyscy nie muszą spać. To... O, 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 o! Czekajcie. Był ten dźwięk taki... Gdzie jesteś, duszku? Czekajcie, tak mi się wydawało, że widziałam przemykającą zjawę. Ja już mam zwidy. A... Nie wiem, czy ona na drugim piętrze może być. Ribbon, nie widzisz jej? O, jest! Kitty. Ale nic nie muszę z nią zrobić i nie wiem, czy... Ciekawe, czy... Jakbym wstała, Kate, to czy mogłabym z nią coś zrobić? Ale wydaje mi się, że chyba nie. Ona z powrotem poszła. Weszła do swojego nagrobka. O, teraz wstała. Znowu. Aha. Żeby się zbagowała. Dobra, idź spać. Jest tu. Nie, wydaje mi się, że właśnie nie da się nic z duchami zrobić. Trochę szkoda. Ej, czekajcie, no! O, kręci się po domu. Biedna Kitty, pierwsza ofiara.
Wilczek już chyba... Nie wiem, czy wyjdzie tej nocy. Bo Kitty nie wychodziła w tej pierwszej nocy właśnie, dopiero teraz. O, znowu tutaj. Szaleństwo. Ale Kościelna ładnie się ubija z tym sprzątaniem. Dobra, Lili, weź wstań już. Skorzystać w sumie bardzo nie musisz, ale możesz sobie wziąć prysznic. Kate wstanie i oczywiście nakarmi całą rodzinę. Benedykt w sumie też może wstać i sobie skorzystać. Oskar tutaj. Teodosia może sobie jeszcze na razie pospać. W sumie Oskar też mógłby pospać. A już dobra. Posuń się. Szaleństwo. Jeszcze słyszę jakieś ciągle takie dźwięki. Jakby tu jakieś wilkołaki, jakieś duchy łaziły, w ogóle szaleństwo totalne. Coś się zepsuło? Podziwiaj. Nie wiem. Dobra. Kate jak skorzysta, to potem pójdzie do łazienki. Oskar by też musiał sobie trochę rozrywkę naprawić. O, może przy okazji napełnić miskę. Benedykt. Dobra, Teodosia wstała, widzę. To potem skorzysta z tej łazienki. Ta jest ta wilda lola. Okrutny los tu się dzieje. Okrutny. Dobra, zostaw to. Jeszcze tu teleportuj i skorzystaj. Co robi Benedykt? Je. Yeah. Okej. Okay. Tak zje, to pójdzie sobie pograć. Kate będzie przygotowywać napoje. Chociaż już nie kaszle, więc wydaje mi się, że kryzys został zażegnany. A, nie skorzystałaś. No trudno. Benedykt, Oskar. Żartuję. Tak, ze swoich planów złowieszczych na pewno. Ty nie sprzątaj, ty. Potem możesz poszukać pracy. Potem może znowu pogramy w coś z Jidem. Zobaczymy, co jeszcze złego nam przyniesie. Libon potrzebuje uwagi. Biedna straciła ten. Kto tu się tak złowieszczo śmieje? Już nie wiem, czy Benedykt, czy Oskar. Ooo, słodziutka Libon. Pochwal. Ojej. Blisto, flika, flika. Kompleka. Kompleka. Muzyczna.
Hepfen. Hepfen. Ojej, naukowa. To też nie. Chyba nie znajdziemy wymarzonej pracy. No i znowu obibok. Dobra, to wyłącz i pograj. Okej, okay, Oskar idzie do toalety. Ty się tam jeszcze pogrywasz, to sobie pogrywaj, a my pogramy z Jeanem. Co tym razem wymyślisz, panie Jeanie? O, ognia to mieliśmy ostatnio dość dużo, szczerze mówiąc. Ale jasne, spalmy coś jeszcze. Zobaczymy, co tym razem. Chyba, że się uda. Tak też może się zdarzyć. Niech lekka pieszczota ciepłego pustynnego wiatru przyniesie wszystkim zadowolenie i radość. No normalnie Jean się ostatnio nie spisuje. Same dobre rzeczy przynosi. No im cesarzom zła. Ja bym chciała tutaj zaoponować do mojej Teodozji i do mojego Oskara. Być może oni nie wiedzą, że mają prosić o złe rzeczy, a nie dobre. Aha, czyli komfort jej podniósł i towarzystwa. Ja nigdy nie widziałam, żeby chyba było dobre zakończenie tego ognia właśnie. Dziwne rzeczy się dzieją. No i nie mogę zagrać jeszcze raz. Kup sobie drugi. Taki. Na stoliku odpowiednim oczywiście. A tu po drugiej stronie może być. Miejsca lampa Jeana. Chcę mieć drugą. Teodozja, pograj, ale tym razem dobrze. Słyszysz? Nie, ty nie sprzątaj, ty przygotuj napoje. Kto wie, co ci może uratować życie tym razem. A, znowu rodzina i przyjaciele. Dobra, rodzina niech będzie. O złe rzeczy, proś. Złe rzeczy. No i masz. Jak chcę złe rzeczy, to wychodzą dobre. Jak chcę dobre, to wychodzą złe. Ja tego nie rozumiem. Co za... Jakaś paranoja totalna. Użyj z Benedyktem. Może się trochę odchamisz. Oskara, ty nie miałeś być w pracy? A, chyba Jean cię ściągnął z powrotem, z tego co widzę. A ty możesz zagrać? Nie, to tylko działa na ten. Super. A nie, nie idź do pracy, okej. Okay. No mogę użyć tej laleczki. Tak, on stoi obok, nie, ale ona użyje laleczki. Jakże inaczej, tam niebieskie są. Tak, nie dość, że z zombie wyszedłeś. O, policzkuje mnie! Ojej! Jakżeż mi przykro. Nic nie widać. Czekaj, stój. Mogę przechwalać się tylko. Benedyktem, Jezus. Obraź. Szturchnij. Jakie my mamy relacje? Są całkiem dobre. Obraź. Wymachuj pięściami. Tak, postaw się. Jesteś teraz zombiakiem, nic nie możecie zabić, więc... Postaw się. Po
pocałuj, tak, na pewno. I ty możesz się jakoś odgryźć teraz? Manatana. Fiąstki latają. Ty weź wypij napój. Skoro merobratine mela burwarysir! No kurczę. Jak kiepsko im schodzi ten pasek. Zniewasz. Jak najbardziej. Okej. Okay. Kate. Dalej przygotowuj napoje. Widzę, że świetnie się trzymasz. Powiedz jej, co o niej myślisz, tak. Dobrze jej przygadałeś. Teraz trzeba jakoś się bardziej postarać, no. No, ona już ma minus 17. Powinna móc go coś z nim więcej zrobić, ale jakoś to nie chce działać. Zniewasz! Już. Nie idziesz do pracy, znieważaj. Tak, na minus. Wymachuj pięściami, już. Nie wiem, czy uczony coś może. No nie może. Sakra jakaś. Popłakała się, no. Jej, zielony. Czekajcie, muszę sprawdzić, co robił zielony napój. Gdzieś to tu miałam. Szatański klon. Dobra, może być. Wypij. Fal się strojem. O, jest drażni. Zniewasz. To nie przechwalaj się, tylko zniewasz. Zniewasz! I obraź. Tak, wyśmiej ją z jej stroju. Ona się tak bardzo tym przejęła. Okaż pogardę, tak. Jesteś okropna. Zrujnowałaś nasze życie, zabiłaś nasze dzieci. To znaczy w sumie nie ty bezpośrednio, ale co ty masz za męża? Obraź. Zniewasz. Oj tam. Nie narzekaj, znieważaj. A ty przygotowuj napoje. Co się obijasz? A Lili czemu? Ona poszła do szkoły w ogóle? Mam nadzieję, że tak. Niech wróciła. Dobra, żeby to jej nie znikło, to jeszcze raz. I niech sobie pogra. Albo na tym. Na tym chyba rośnie szybciej. Drażni! O, atakuj! Spoliczkuj! I odepchnij. Dobra, tak. Szkoda, że za dobrze nie widać. Jest to łóżko. O, ale się popłakała. Co ty tu robisz? Aha! Ona ma klona, zapomniałam! Czekajcie, bo Benedykt nie wie, co robić. Jeszcze raz spoliczkuj i szturchnij.
O nie, to już kolejny dzień? O kurde. Nie wiedziałam. No cóż, zostaliśmy na utrzymaniu Oscara wszyscy. Jeszcze raz policzkuj. Skoro mera bratina mela burbarysiere. Może niech się trochę przesunie. Oto. Mi tabula! No posuń się. Aha. Jeszcze raz policzkuj. Dobra, ktoś tu na pewno będzie głodny zaraz. Ty masz przygotowania. Weź, włącz robota jeszcze i podaj jakiś obiad. Dziecko pewnie też zaraz będzie głodne. Mistrzu zła. Ja tu idę dalej obrażać twoją żonę. Jeszcze skate obok. No i nie przesunęła się z tego miejsca. Wymachuj pięściami, okaż pogardę. Czekajcie, bo chcę, żeby się. No teraz się nie chcą przesunąć. Bo zasłania im wszystko. No, to też. Ty masz walcz! Tak, bądź groźną dziewczynką i walcz. No, serio. Walczyć. Rzucam ci rękawice, Benedykcie. No, nie jedz obiadu teraz, come on. Rzucam ci rękawice, a ty idziesz na obiad. Jesteś nienormalny. Nie? Oh my god, dobra, widzę, że musimy wyjść na zewnątrz, na ulicę, zrobić to jak porządni obywatele. Albo bywalcy jakichś barów. Tak, raczej nie robimy tego w środku. Więc Benedykt i Teodozja idą tutaj. Ktoś musi wziąć pocztę. Ty weź pocztę. Ojej, jaki tłok się tu zrobił przy tych schodach. Okej, atakuj, walcz. Zostaw te rachunki. Aha, ty ich nie możesz zapłacić. No to Oskar potem zapłaci. Ty idziesz? Idziesz, dobra. Łuch! Jaka chmura dymu się zrobiła, no. O, i Teodozja dostała po pupie, no. Oh shit! Jeju! Ja nie pamiętałam tego. A ona odchodzi. Patrzcie to. Jakieś oczy. Widzieliście to? Ja nie mogę. Oskar, twoja żona odeszła. Tak całkiem na amen? O, ja cię kręcę. Yummy. O, ja cię kręcę.
Nie, tego się nie spodziewałam, to nie było zaplanowane. Serio. Ja nie pamiętałam, że oni odchodzą jak po takiej walce, bo w późniejszych Simsach tego nie ma. Ja już dawno nie walczyłam w Simsach. Dobra, Benedykt, teraz ty sobie wypijesz napój. No ty idź spać. O mój Boże. To ciekawe, to jakby Benedykt przegrał, to Benedykt by musiał odejść. No i moja mistrzyni zła odeszła, no. To miało być na odwrót. Jak już. Bo nie planowałam tego. Jeju, nawet teraz mi potrafią jeszcze zaskoczyć takimi rzeczami. Nie wierzę, nie wierzę. I skorzystaj, zjedz coś. Możesz pobawić się teleskopem. Nie. Idź, Lili, spać. O, Oskar już poszedł spać. Ja nie wierzę, w ogóle ten odcinek jakiś szalony dzisiaj. Jeszcze bardziej szalony niż poprzedni, Jezu. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje w tym świecie? No, zobaczmy jeszcze, czy UFO przyleci. Też sądzę, że może nie przylecieć. Nie wiem, on jest zombiakiem, to ja nie jestem pewna, jak to na niego działa. Czy w ogóle działa. Jo, ale mnie wystraszyła teraz! Sakra. A nie, to Jack był. Jack tym razem chodzi. Okej. Aha! O, boi się ducha! Nawiedzenie. Zombie boi się ducha, no. Come on. Ojej. Ale daleko uciekłeś. A swoją drogą, Benedykt to twarda sztuka, nie? Nie złamał go ani pożar, bo Kate go uratowała. Nie złamała go nawet mistrzyni zła, bo go nie pokonała. W walce wręcz. On się tu trzyma naprawdę nieźle. Pomimo tego, że jest zombiakiem, ale to tam swoją drogą. Swoją drogą mogłeś ugryźć jeszcze tą Teodozję, może zmieniłaby się w zombiaka. No chyba go nie porwał. Dobra, to moi drodzy, kończymy ten dziwny odcinek szalony i w ogóle częściowo niezaplanowany. To w ogóle już zaczyna śmierdzieć, muchy zaczynają latać. Nie! To po prostu nasz Oskar totalnie się zmienił. Pamiętacie te pierwsze odcinki? Było tak pięknie. A teraz wszystko stracone. Dobra. Kończymy, także cóż, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać, jak wam się podobało. No, myślę, że akcji to tu nie brakowało od pierwszych minut niemalże. No i cóż, zobaczymy, co będzie dalej następnym razem. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w Retro Simsach. Cześć!